No to jedna strona by była gotowa. Można by to było złapać teraz w szynkach miękkich, albo przez papier, albo przez coś. Ale to jest tylko część do maszyny, to co tu przyjdzie, tak co tu przyjdzie. To się nie ma co szczypać z tym wszystkim. No, tu sobie musimy zostawić trochę powierzchni roboczej na nóż. Teraz by mi się muszę zobaczyć, jaki to jest kąt. Tutaj. Jaki ja tu wtedy kąt zrobię od tego popierdółka. Taki. To trzeba gdzieś odmalować na papierze i ustawić to. Ale to za chwilę. Jeszcze nie teraz. Wszystko pozaciągane jak najmocniej, żeby nie było tego, jak to się gada, żeby nie było luzów. Jestem ciekawy. Jestem jednej rzeczy. No.
chcę wam pokazać jeszcze jedna rzecz, bo nie każda tokarka, szczególnie te samoróbki, mają obracaną ta szufladka. Zanim widzicie, co ja to tłumaczę. Nie każda tokarka ma obracaną ta szufladka. Są też takie tokarki, że nie mają tego. Takie samoróbki i tak dalej. Jak można zrobić stożek mimo tego? Czyli tak, jedziemy tutaj, robimy sobie takie schodki, cak, cak. Teraz połowa z tego schodka, ciężko to wytłumaczyć, kurde. Połowa z tego schodka, czyli przybieram połowa i jada po prostu do następnego tutaj, do połowy, tu i tu. I robię coraz mniejsze schodki. Tu. Te schodki robią coraz mniejsze, a potem nóż obracam pod odpowiednim kątem i tylko dociskam nożem i już mam stożek, bez przestawiania szufladki. Kąta. Już to jest troszkę bardziej do stożka podobne, prawda? Teraz wystarczy do tych punktów najbardziej wystających przyłożyć się nożem pod kątem. O, dwa punkty trzeba z tego załapać. Dociągamy nóż i jedziemy.
szybciej splanować. Milimetry to się było za dużo, nie?
się dzieje? Zacząłem szybkować, jak już nie chcę coś tam lecieć. Wszystko zrobiłem tak, jak trzeba. Sekunda, już patrzymy, co się dzieje.